kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Q&A. Dawno już nie było Q&A, więc postaram się odpowiedzieć na pytania od was, które były na grupie Szatanki Mamiko. Zaczynamy! Czy umówiłabyś się na spotkanie randkę z osobą, o której nie wiesz za dużo, tylko tyle, co ma napisane o sobie na fejsie? Pozdrawiam. Dzięki, Krzysiek. Rodzice od dziecka ostrzegali mnie, że internet i znajomości internetowe mogą być niebezpieczne, dlatego zawsze uważałam i do dzisiaj w sumie nigdy nie spotkałam się z kimś, z kim mówiłam się przez internet i myślę, że do tego raczej nigdy nie dojdzie, dlatego że po prostu się boję, bo nie można ufać zdjęciom, które widzimy na Facebooku i nie polecam wam też tego robić, bo lepiej poznać kogoś normalnie w realu. Więc moja odpowiedź to nie. Czy zrobisz kiedyś wyjście do kina z widzami? To jest strasznie fajny pomysł, szczególnie, że lubię chodzić do kina i nie zawsze mam z kim. Chociaż teraz mam ostatnio sporo nowych znajomych, więc czasem mi się zdarzy iść do kina, ale z widzami jeszcze nigdy nie byłam. I w sumie muszę chyba o tym pomyśleć, także coś pewnie zorganizujemy na mojej grupie Szatanki Mamiko. Nie wiem kiedy, ale bądźcie czujni. Gdy byłaś mała, to myślałaś o tym, żeby zostać youtuberką? Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Marcel. Gdy byłam mała, to nie miałam komputera. Gdy byłam troszeczkę starsza po komunii, to miałam komputer, tylko że no wtedy nie było jeszcze YouTube'a, wtedy grałam sobie w Mario, grałam wtedy w Pac-Mana. O właśnie, 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 to jest dobre. Tam jeszcze było dziś pytanie, kiedy spotkanie, to już wam mówię. Tu chciałabym was serdecznie zaprosić na spotkanie ze mną i z Naruciakiem w Atrium Koszalin jutro i pojutrze, czyli 13-14 maja. Będziemy mogli sobie zagrać w gry razem, zobaczycie w jakie gry ja grałam, kiedy byłam mała. Jestem ciekawa, czy sobie poradzicie w te stare gry. Ja też jestem ciekawa, czy ja sama sobie poradzę, bo ja nigdy nie miałam konsoli jako dziecko, tylko grałam sobie u mojego kuzyna, razem z nim, wiecie, jak ktoś zginął, to grała kolejna osoba i tak kuzynostwo się wymieniało padami i sobie graliśmy, także nie mogę się doczekać jutra, jestem tak podjarana. O, nawet wam coś pokażę, co sobie przygotowałam. Żeby być w temacie, patrzcie, jakie mam etui. Przygotowałam sobie etui do telefonu na jutro, o. I wszystko będzie, patrzcie, ale fajne, o nie, ostre. Ale tak, jutro będę chodziła sobie z tym etui i będzie fajnie, będzie tematycznie. Mam nadzieję, że będziecie? No. No i mnóstwo pytań o to, kiedy stream, dlaczego nie ma streamów, co się ze mną dzieje. Ostatnio bardzo dużo osób się o mnie martwiło. No i też oczywiście pytania o Pago, co się dzieje, dlaczego, jak i tak dalej. Troszeczkę, co niektórzy się zagalopowali i bardzo próbowali się wtrącać w tak życie prywatne, co nie jest fajne i no bardzo mi się to nie podobało. Szczególnie, że miałam dosyć ciężki czas, ale nie chcę za bardzo o tym mówić. Więc powiem wam jedynie tyle, że nie chciałabym, żebyście się wtrącali i próbowali swatać mnie z Pago, bo to nie pomaga, to na pewno nie pomaga. I wszelkie komentarze typu co z Pago, dlaczego teraz nagrywam z kimś innym, a nie z Pago, są troszeczkę nie na miejscu, dlatego że to, że nagrywam na przykład z moim trenerem czy z Darnim, to nie znaczy, że jesteśmy parą, a wiele osób teraz zaczyna nas swatać, znaczy mówić, że teraz zostawiłam Pago dla mojego trenera na przykład, co jest totalną głupotą, szczególnie, że ja się z moim trenerem znam już od jakiegoś czasu i po prostu nagraliśmy razem odcinek i tyle, i swatanie mnie tak... Zresztą to jest w ogóle dłuższy temat, bo nieraz ludzie swatali mnie z innymi youtuberami tylko dlatego, że wrzuciłam na przykład, nie wiem, zdjęcie z Joczokiem, mimo że Joczok jest 9 lat ode mnie młodszy i miał wtedy 17 lat, to ludzie pisali, że ja teraz jestem z Joczokiem, co po prostu było totalną bzdurą. Jeżeli kiedykolwiek, bo teraz nie mam chłopaka, jeżeli będę miała chłopaka, jeżeli będę chciała się z wami dzielić miłością i moim szczęściem, to na pewno to zrobię, a nie zrobię tego na pewno na wasze żądanie, na pewno jeżeli będziecie pisać, hej, powiedz coś o twoim związku, to ja będę o tym mówiła. Tak nie będzie, jeżeli sama uznam, o ile będę miała chłopaka, bo może będę starą panną. I pytania mamiko, dlaczego nie masz chłopaka, są też dosyć dziwne dla mnie, dlatego że to nie jest tak, że mam sobie znaleźć chłopaka i tyle. Jeżeli nie czuję tego, no to go nie mam po prostu i na siłę nie szukam chłopaka, więc... A dobrze mi jest samej, lubię być sama. No, więc teraz mam też wielu nowych przyjaciół,
A co do tego, dlaczego nie streamuję, to tak jak wspominałam, miałam dosyć zły czas. Ale już jest dobrze, już jest fajnie, więc nie ma o czym mówić i wracam do streamowania, wracam do nagrywania odcinków, będzie tego więcej, będą odcinki częściej, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja zawsze nagrywam, kiedy mam dobry humor, a ostatnio miałam taki średni humor, dlatego też było tego wszystkiego mniej. Nie chcę być taka negatywna na kanale, nie chcę, a na pewno też nie będę udawała, że wszystko jest super, kiedy nie jest. Więc mam nadzieję, że docenicie to, że jestem na kanale naturalna, a nie, że udaję teraz, że wszystko jest super, kiedy nie jest. Czy jest coś takiego, co chciałabyś zrobić, ale się boisz? Oczywiście, że są takie rzeczy, których się boję, a chciałabym zrobić. Przede wszystkim boję się wysokości, znaczy tak jak wiecie, co niektórzy, którzy oglądają mnie i śledzą regularnie, wiecie, że boję się ciemności, boję się wysokości, boję się też różnych robaków, boję się też małych pomieszczeń. Także mam wiele lęków, z którymi chciałabym walczyć, ale nie jest to takie proste. Ale ostatnio miałam możliwość skoczyć z wysokości na materac. Będzie to w kolejnym odcinku. Myślę, że może we wtorek uda mi się go wrzucić. Będziecie mogli zobaczyć, jak walczyłam ze swoim lękiem wysokości. Więc ja powiem wam w odcinku kolejnym. W każdym razie tak, na pewno wysokość z wysokością wiem, że mogę walczyć. Dlatego też chciałabym polecieć balonem albo skoczyć. Może skoczyć na bungee, nie, ale może ze spadochronem. Bo jakoś tak bungee jakoś tak chyba mnie przeraża. Ale skoczyć ze spadochronem byłoby fajnie, więc mam nadzieję, że kiedyś się zdecyduję i może pomoże mi to w tym moim lęku wysokości. Ale tak, na pewno chciałabym walczyć z wysokością, dlatego chciałabym skoczyć z spadochronem albo polecieć balonem. Chcielibyście taki odcinek? Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. Najgorszy tekst na podróż, jaki słyszałam? No, myślę, że kochani, ja już tyle odcinków na ten temat nagrałam, ale jeżeli macie niedosyt, to ja mogę poszukać jeszcze jakichś takich tekstów. Nadal mam konto na Tinderze, a tam bardzo często zdarzają się jakieś ciekawe osoby. Więc nie wykluczone, że jakiś odcinek jeszcze z podrywu powstanie, a tymczasem zapraszam na poprzednie odcinki o podrywie. Mam nadzieję, że znajdziecie jakiś swój ulubiony tekst na podryw i że uda wam się nią poderwać dziewczynę. Dziewczyny lubią czasami takie żałosne teksty. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się wkrótce. Przypominam, jutro pojutrze. Zapraszam do Koszalina. To na razie, pa!